Walczmy o swoje. Chodzi o świadczenie wspierające. Jeżeli punktacja nam się nie podoba, odwołujmy się i walczmy. Do takiej postawy również zachęciła mnie Weronika. Zaraz przeczytam wam ten komentarz pod pewnym postem na grupie facebookowej, która omawia świadczenia wspierające. Ja wiem, że wielu z nas jeszcze czeka na komisję, ja również, ale pamiętajcie, dobra, czytam, nie zagaduję sprawy. Weronika pisze: Szanowni Państwo, mnóstwo osób ma tak celowo zaniżone punkty, że w danej grupie finansowej otrzymujecie 89 punktów lub 94 punkty. To jest celowe zaniżanie, głównie przez właśnie psychologów o ten jeden punkt, żeby was zepchnąć do niższej grupy, bo różnica w kasie już wychodzi bardzo duża. Nie bójcie się odwołań. To nic nie kosztuje. Nie możemy pozwolić na to, żeby psycholog na podstawie sprawnego umysłu bezczelnie zaniżał punkty. Zdrowa psychika nie ma nic wspólnego z dysfunkcją ruchową całego ciała, która nie przywróci sprawności fizycznej, bo to tylko psychika. O, i tutaj właśnie przeczytam wam, co dużymi literami napisała. Pamiętajcie, drodzy Państwo, że po odwołaniu, jeśli nie podniosą wam punktów, pozostaje droga sądowa. To również nic nie kosztuje. Sądy są bardzo przychylne wobec niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Tam jest już inna procedura i jest powoływany biegły sądowy. Minimum lekarz, który dokładnie weryfikuje dokumentację medyczną. Pisze Weronika dużymi literami. Zachęcam wszystkich do masowych odwołań. Nie dajmy sobie zaniżać celowo punktów. Ściskam was wszystkich serdecznie. Weronika, my też ciebie ściskamy i dziękujemy za słowa zachęty, ale coś w tym jest. Pamiętacie, że jak ZUS odwołuje na przykład, przyznaje nam, że zamiast znacznego mamy umiarkowany, albo odbiera nam rentę socjalną. Wtedy trzeba, oni tak myślą, że nie będziemy działać. Ale jak się odwołujemy i walczymy, to ZUS odpuszcza. Ja myślę, że też jest również w tym przypadku. Co nie wywalczymy, nie będziemy mieli. Nie bójmy się odwołań. To jest tak, najpierw dostajemy decyzję, odwołujemy się. Trzeba uzasadnić, ja jeszcze pomyślę, jak to zrobić argumentację. Tutaj pracujemy nad jednym z mężczyzną, który ma porażenie czterokończynowe. Poprosiłem, żeby mi przesłał to, co napiszę i na tej podstawie doradzę wam, jak pisać odwołania. Od razu mówię, że ja nie przesyłajcie mi, żebym pisał z wami odwołanie. Ja po prostu nie mam czasu, ale taki opracujemy złoty środek. Będziemy pisać i podejrzewam odpowiednie odwołanie napisane, gdzie rzeczywiście trzeba ich postawić pod ścianą. Zbierze się druga komisja. Dostanie punkty. Jemu tam brakuje chyba 0,6 punkta, żeby mieć 180 renty socjalnej, to świadczenie wspierające. Więc jest więc o co walczyć. A później, jak odwołanie będzie, nawet postraszyć sądem i walczyć, bo jest naprawdę o co. Jeszcze raz wam przychęcam, co Weronika nam mówi. Zachęcam wszystkich do masowych odwołań. Nie dajmy sobie zaniżać celowo punktów. Ja też się przygotowuję na bitwę. Czekam na komisję w domu. Będę nagrywał całą naszą rozmowę. Mam takie prawo. Prawo tego nie zabrania. Powiem, że ewentualnie przyda mi się do odwołania. A może prześlę Łukaszowi Krasoniowi? Znam go. Nie jest to jakiś mój bliski kolega czy znajomy, ale rozmawialiśmy telefonicznie kilka razy, zanim został ważną osobistością. Wszystko trzeba z urzędnikami. Nie bójcie się czerwonej pieczątki. Oni nie rządzą. Nie dajmy się zastraszyć. Idzie. Łajmy do boju. Czekam na wasze decyzje. Zapraszam do dyskusji. Przyślijcie mi na swojego e-maila i walczymy, bo jest o co.